Cześć. Witam Was serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj szybki unboxing zegarka, na który czaiłem się już od dłuższego czasu, od momentu jego premiery. Odpakujmy. No, żebyśmy czasem nie odpakowali. Solidnie zaklejone. Może trochę poza kadrem będzie mi wygodniej. Zdecydowanie. Okej. O. Pakowane. Jedna folia. Druga folia. Dobra. O, jestem trochę podekscytowany, wybaczcie. Przełykam ślinę. O. Wratislavia Conceptum, polski projekt z Wrocławia. Polskie zegarki. Na moim kanale już był polski zegarek Balticus. Tu gdzieś znajdziecie recenzję. Teraz recenzji nie będzie, bo tego zegarka jeszcze nie widziałem. W sensie widziałem go na renderach. Ale jeszcze go nie nosiłem. To co? Piękne pudełeczko. Drewniane. Bardzo solidne. To co? Otwieramy. O, miał być efekt. O, tej folii się nie spodziewałem. Folijkę ściągamy. Zobaczcie. Jest to model Chronohistoria. Wyszedł chyba w zeszłym roku w dwóch wersjach kolorystycznych i bardzo długo się zastanawiałem nad pierwszą wersją kolorystyczną. Tu Wam gdzieś wrzucę zdjęcie, które jest o wiele bardziej stonowana, delikatna i taka pasująca do wszystkiego, a wersją w stylu, a tą wersją złotą. No jest u mnie złota. Oj, powiem Wam szczerze, no. Prezentuje się ciekawie. Włóżmy nasze pudełeczko na bok. Tak wygląda Chronohistoria w wersji złotej z czarną tarczą, białymi wskazówkami. Jest to zegarek kwarcowy z funkcją chronografu. Spróbuję to, słuchajcie, gdzieś złapać i odlepić. Ale nie wiem, czy to będzie takie... O, udało mi się złapać. To co? Ściągamy folię. To najprzyjemniejszy moment unboxingu. I jest. Na ekranie coś mamy. Na ekranie, na szkle nie widzę. Zobaczcie. Wratislavia Conceptum. Wratislavia Conceptum. Chronohistoria wersji gold. Żółte złoto. Czarna tarcza. Czarny mat. Wersja z chronografem. Zobaczcie. Przepięknie się prezentuje. Odpalmy. Tak zegarek wygląda. Polerowana luneta, tak jak wspomniałem, szafirowe szkło. Boki wykończone na szczotkowane. Bardzo ładnie wykończone. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Koronka sygnowana. Dekielek zaprojektowano w Polsce. Szkło szafirowe. Stal nierdzewna, numer limitacji, 33 numer z 50, czyli 50 sztuk wyszło w tej wersji kolorystycznej, model Chronohistoria. Bardzo fajny dekielek, zakręcany, z logiem tutaj. Naprawdę, bardzo mi się podoba, zobaczcie. Wszystko bardzo czytelne, czarne. Białe nadrukowane indeksy, znaczniki minutowe, białe wskazówki. Naprawdę przepięknie się prezentuje ta Wratislavia. To może szybka przymiarka. Słuchajcie, ponoszę trochę, na pewno pojawi się recenzja, ale już widzę, że zegarek bardzo mi się podoba.
Pasek jeszcze trochę twardy. Ale już Wam pokazuję, jak się wratka, bo tak ją nazywają miłośnicy, prezentuje na nadgarstku. Napiszcie, co uważacie o zegarku. Recenzja, mam nadzieję, niedługo się pojawi. Napiszcie, co sądzicie o tym konkretnym modelu i przede wszystkim o tej wersji kolorystycznej. To na dzisiaj wszystko. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.